Boją się ludzie, wszystkiego się boją. Żeby się nie ośmieszyć. No. My to się nie boimy, bo już mam taką wiedzę, że nas już nic nie zniknie. Że nas nic nie... Nie zniechęci. Że nas nic nie zniechęci. Rozdzielcze czasowniki. No tak, tak, tak. Że ein jest na końcu. Takie różne, wiesz, rzeczy są na końcu wyrazu, zdania. Jak powiedziała Błażejczyk Hania. Tak. No. Na przykład, jak nazwano ten system, może stać się totalitaryzmem XXI wieku. Ludzie to UFO, co traktują lekceważąco. Wreszcie Rosji zaszło wiele zmian. Nie ma już komunizmu, nie ma surowej kontroli. Tak nigdy szczerze obecnej w życiu codziennym. Proszę zrozumieć, Rosja zawsze była tajnym społeczeństwem. Dopiero niedawno dowiedziano się, że tajna policja prowadziła akta dotyczące UFO. Niektóre już opublikowano, niektóre dopiero ujrzą światło dzienne. Wracając do rzeczy, intrygujące nagranie, które zdobyliśmy, według niektórych to UFO w Rosji robi. Ponieważ charakter tego materiału jest tak sensacyjny, mieliśmy oczywiście wiele pytań dotyczących... Gdzie? W Rosji? Tak. Niewielu informacji udzielił nam czarnorynkowy handlarz, od którego odkupiliśmy ten film. Możliwe, że takie materiały były przetrzymywane w jakimś magazynie, krypcie, może pod siedzibą KGB i były zarezerwowane dla osób o najwyższym stopniu stajemniczenia ze ścisłego kierownictwa partii. Film leżący przez dziesiątki lat bezpiecznie oglądany był prawdopodobnie tylko przez garstkę, która w ogóle nie działała o jego istnieniu. Po upadku systemu radzieckiego nastąpi pojem zamieszania, tak zwany okres przejściowy. Wiarygodność starego reżimu malała i ściśle strzeżone akta były wystawione na zmiany ogarniające rozpadający się związek. Osobom mającym powiązania w starym reżimie trafiła się doskonała sposobność wykorzystania sytuacji. Gdy Związek Radziecki rozpadł się, zapanował straszliwy chaos. Moim zdaniem w tamtym okresie myślącemu agentowi nie trudno byłoby wejść w posiadanie takich akt i sprzedać się tutaj. Dlatego nie było wykluczone, że podobnymi źródłami można by uzyskać dokument potwierdzający autentyczność filmu. Mimo iż ten trop okazał się niestety chybiony, stwierdziliśmy, że mając dużo cierpliwości, pieniędzy i odrobinę szczęścia, można uzyskać ściśle tajne radzieckie dokumenty. Za pomocą ukrytej kamery przez 3 miesięcy nagraliśmy wiele spotkań mających na celu uzyskanie interesujących nas materiałów. Ta transakcja między naszym człowiekiem z Moskwy, tłumaczem i miejscowym czarnorynkowym handlarzem okazała się jedną z najbardziej udanych. Do spotkania doszło w fabryce odzieży w dzielnicy Sokoła w Moskwie. To biuro rosyjskiego przedsiębiorcy, właściciela fabryki, wykorzystywane do działalności legalnej i nielegalnej. Właśnie. Po zapoznaniu się i krótkiej rozmowie, amerykański kupiec zapytał, czy dokumenty znajdują się w biurze. No. Czy są tutaj te dokumenty? Mogę pan o to spytać? Ron pyta, czy ma pan tutaj... To taki trochę film. Tak, tak. No, ale na tym ukrytą kamerą robiony. No zaraz, ukryta kamera. Mówił. Wiem o tym, jestem bardzo wdzięczny za pomoc. Ukrytą kamerą. Fiodor powiedział mi o panu. Oczywiście. Dlatego mówię, na coś nic nie dziwi. Znam wielu ważnych ludzi i wiem, jak się szukać takich dokumentów. Mamy już za dużą wiedzę. I co powiedział? Są tutaj? Patrz. Chwileczkę. Takie różne, jak była ta pieredyczka, ale pieredyczka, jak oni... Cena okazała się wyższa niż się spodziewali. A właśnie.
wykradali, wiesz, dokumenty tajne. Biznesmen stwierdził, że miał kłopoty z uzyskaniem dokumentów i w związku z tym cena wzrosła. Także mówię ci, nas już nic nie dziwi, bo taką wiedzę jak ty masz, ja, po tych filmach, to nic takiego nie ma. Naprawdę. Zgodziliśmy się na 10 tysięcy, abyście zrozumieli. No mam akurat szczęście do znajdowania świetnych taśm. Tak, ale mamy tylko 10 tysięcy. Bo wiesz, to nie każdemu jest dane znaleźć takie taśmy. No tak, tak. To jest przypadek. Na recept to pojęcia nie ma. Zgodziliśmy się na 10 tysięcy, to cena jest stała. Widzisz, bo to jest losowo zdanie, ale widzisz, nie każdemu losowo się tak się znajduje. Tak, to rozumiemy, ale mamy tylko 10 tysięcy. Nie mamy dolarów. 10 tysięcy dolarów. I co zrobimy? Na tylko 10 tysięcy koncentrujesz. Po rozmowie ze wspólnikiem sprzedającym zgadza się powrócić do pierwotnej stawki. Dobrze. Dawaj pieniądze. Akta zostają wyjęte z sejfu i podane tłumaczowi do sprawdzenia. Jak myślisz? To jest z KGB. Na mnie wyglądają w porządku. To jakieś sprawozdanie o finansach wewnętrznych? O, a tu jest raport o incydencie w Sierłowsku. Jak to wygląda? Myślisz, że to oryginały, co myli? On chce mieć pewność, że to dokumenty autentyczne. Oczywiście, prosto z KGB. Po sprawdzeniu dokumentów i zbadaniu ich autentyczności przez tłumacza, transakcja zostaje zawarta. No dobrze. Powinniśmy panu zapłacić, panie... Pieniądze przechodzą z rąk do rąk. A coś, co było kiedyś własnością państwa, staje się upragnionym celem badaczy UFO. Transakcja ta była tak udana, ponieważ w pliku uzyskanych dokumentów było kilka niezwykle ciekawych, m.in. ściśle tajny raport KGB dotyczący operacji Sierwus i prośba o wsparcie wojskowe do radzieckiego Ministerstwa Obrony. O ile zdolność zachowywania tajemnicy przez państwa zachodnie nie podlega dyskusji, jedno jest pewne. Za żelazną kurtyną tajność była procedurą standardową. Pod żądami Sowietów wolność prasy i wiarygodność rządu wobec społeczeństwa praktycznie nie istniały. Wiele osób uważa, że od początku XX wieku rząd amerykański interesował się prawdopodobieństwem życia pozaziemskiego bardziej niż trochę. Z pewnością od doniesień o latającym dysku z Roswell w Nowym Meksyku udział Departamentu Obrony oraz wywiadu w badaniu sprawy UFO był udokumentowany. Oprócz tak zwanej niebieskiej księgi oraz dwóch raportów sił powietrznych próbujących zamknąć sprawę Roswell, opublikowano niewiele dokumentów dotyczących zainteresowania rządu sprawą UFO. Organizacja, która z pewnością zajmowała się UFO, to Centralna Agencja Wywiadowcza. Przypuszcza się, że od epoki zimnej wojny CIA dało bezwzględne pierwszeństwo działaniom mającym na celu przechwycenie wszelkich rosyjskich informacji związanych z kontaktami z kosmitami oraz ich technologią. Jedną z osób, która potwierdza to przypuszczenie, jest ten człowiek. Przez 6 lat był on agentem CIA, specjalizując się w rosyjskim zainteresowaniu sprawami anormalnymi. Chociaż obecnie jest zatrudniony w sektorze prywatnym jako analityk ochrony, prosiłby nie zdradzać jego tożsamości ze względu na delikatny charakter zarówno jego poprzedniego, jak i obecnego stanowiska. Do CIA dołączyłem w roku 1989 po ukończeniu studiów. Moim zadaniem było kontrolować i przenikać specjalną sekcję naukową KGB pod wydział dyrektora Tyfelis, który podlegał dyrektoratowi głównym. Specjalna sekcja naukowa miała uzyskiwać, analizować, interpretować i wykorzystywać wiedzę pozaziemską. Nasz wydział był szczególnie zainteresowany kilkoma doniesieniami o katastrofach UFO nad byłym Związkiem Radzieckim i państwami bloku wschodniego. Z informacji uzyskanych przez naszą ekipę wynikało, że odnaleźli przynajmniej jedną część obiektu. Ten były agent potwierdził zainteresowanie nie tylko wypadkiem z roku 1968, ale też innymi rosyjskimi próbami przechwycenia informacji o UFO oraz ich technologii. No, tutaj oni w związku radzieckim
Postanowiłem, że jeśli można skorzystać z technologii pozaziemskich, to Związek Radziecki będzie jedynym właścicielem i beneficjantem owych technologii. Z powodu upadku systemu, w którym w Związku Radzieckim wiele osób uważa, że niegdyś nieosiągalne informacje z okresu zimnej wojny obecnie mogą znajdować się w rękach amerykańskiego i brytyjskiego wywiadu. Od pierwszych dni wyścigu kosmicznego Stany Zjednoczone i Rosja miały wiele niezależnych sukcesów. Jednak niektóre z najnowszych odkryć po obu stronach kurtyny były bez wątpienia uzyskane starą, dobrą, wypróbowaną metodą szpiegowania i inżynierii wstecznej. Od zarania nowoczesnej cywilizacji, wyzdobywanie technologii rywala i adaptowanie jej do własnych potrzeb było kamieniem węgielnym wojskowego i gospodarczego wywiadu. Rozmontowywanie sprzętu przeciwnika, odkrywanie jego tajemnic oraz adaptowanie go stało się znane jako inżynieria wsteczna. No i co? No dalszy ciąg jest, bo to są takie małe odcinki. Bo to jest cały cykl. Tak. To był 5-9, teraz jest 6-9.